Cześć Michał, Martyna z Indycaj z tej strony. Cześć, cześć. Pora właściwa, możemy gadać? No, a długo to zajmie? Nie, myślę, że góra 10 no dobra, minut. No to dobra, dobra. Chyba, że się rozgadasz, no to nie, może dłużej. Nie. Dobra. Kto wie. Jeszcze tylko wcześniej miałabym jedno pytanie, bo chciałabym podpytać, ponieważ ja jestem krótko w branży, tak, i nie do końca się orientuję. Czy ktoś u was w Ankosie jest takim menedżerem klubu, z którym można... Nie. A z kim można się ewentualnie kontaktować, żeby umówić się na wywiad z większą ilością zawodników, na przykład wpaść do was na trening, na sparingi? Wiesz co, no najlepiej z menedżerem, nie? Aha, czyli bezpośrednio z trenerem Kościelskim. No. Okej, no dobra, to jak przegryzę strach i przed tym człowiekiem, to może się odważę. No. A, jest bardzo miłym gościem. Właśnie wiele osób mi to mówi, a są takie osoby, które mnie generalnie straszą, że jest bardzo taki... No bo jak ktoś się zachowuje jak głupek, to tak samo to traktuje go jak głupka. No. Zasłużenie. Jeżeli ktoś jest grzeczny i jest miły, to on jest jeszcze bardziej grzeczny. No to w takim razie, okej, to może się odważę. Dobra, no to super, to bardzo Ci dziękuję za informację. Okej, nagrywamy przez telefon, później wrzucamy tylko po prostu jakąś grafikę i to idzie u nas na kanale. Dobra. Dobra, no to chyba zaczynamy. Dobra. Indycage.pl, a naszym gościem jest człowiek, który ma na swoim koncie 27 zawodowych występów i nigdy nie dał się namówić na drugą rundę swojemu przeciwnikowi. Witaj Michał, jest z nami Michał Andryszak. Dałem się, witam. Dałeś się? Tak, bo grzebałam na tym Sherdogu, patrzyłam na twoje rekordy. Co ty opowiadasz w ogóle? Raz w drugiej rundzie z Zimolongiem i stoczyłem trzylądową wojnę. Dosłowne słowa w znaczeniu z Jackiem Czajczyńskim. Czajczyński, tak, racja. No to nie, to gafę straszną zaliczyłam. Nasz polski czołg. To zaliczyłam straszną gafę w takim razie na wejściu, ale powiem Ci tak, że ja tego Twojego Sherdoga to w ogóle uwielbiam oglądać, bo jak patrzę tutaj na te czasy, to 0,26, minuta 14, 3, 0,33, no to jest coś niesamowitego. Po prostu, czy Ty w ogóle pamiętasz jeszcze, jak to jest w takim razie walczyć 2-3 rundy, czy już jesteś całkiem nastawiony na to, że pierwsza runda i do widzenia? Ja tej części nie pozwoli mi zapomnieć. Tak powiem, no, to była jedna z najgorszych, najcięższych i najbardziej morderczych dla mnie walk w moim życiu. No i pamiętam jak do dziś. Jak to jest nie mieć oddechu. Rozumiem. No, Czajcińskiego to nie widzieliśmy w akcji chyba od 2015 albo 2014 roku, więc nie wiem jak to bardzo szkoda, tego. Bardzo szkoda. Chciałbyś się zrewanżować? Teraz to już chyba nie, ale to nie miałoby tak sportowo sensu, szczerze mówiąc. Ale chciałbym Czajcińskiego zobaczyć, bo ja go bardzo lubię i bardzo lubię go do walki. Rozumiem. Zawsze to będzie utrzymujące. Czy to zobaczy przegrywa. Tak jak moja. Skromny! Michale drogi, no ubiegły rok to generalnie dwie takie radykalne zmiany, a więc odejście z ACB i powrót do KSW. No właśnie, czy możemy mówić o odejściu? Czy ty już na przykład nie rozważasz w ogóle opcji takiej, żeby walczyć dla czeczeńskiej organizacji? Kurczę. Nigdy nie można mówić nigdy. Mhm. Mój kontrakt, no tak naprawdę ja deszłem, tylko mój kontrakt się zakończył. Związałem się ze swojej umowy. Pojawiło się KSW, przedstawiło na tamtą chwilę lepszą ofertę. No i tak się stało, że jestem dzisiaj w KSW, a nie w ATB. Jak zawsze podkreślam, jestem profesjonalistą. Wiesz, no nie walczę tylko dla chwały i dla wiesz, sławy, ale walczę przede wszystkim dla pieniędzy. Mhm. I jakby KSW przedstawiło lepsze warunki, no jestem na tą chwilę w KSW. Rozumiem. Jesteś zadowolony z tej decyzji, jak patrzysz na przebieg twoich dwóch pierwszych walk w KSW? No trudno było mnie być zadowolony, tak? Troszeczkę i te zwycięstwa tutaj odnoszone w KSW są, no nie oszukujmy się, bardziej, że tak powiem, medialnie rozmuchane niż zwycięstwa w ACB. Wiesz, w KSW w Polsce jest medialną maszyną, no i to też napędza gdzieś na moją karierę.
Właściwie przebojem wdarłeś się do czołówki wagi ciężkiej w KSW. Najpierw wygrana z Michałem Kitą, ten złoty strzał na KSW 38, potem zwycięstwo z byłym mistrzem tej dywizji. 9, przepraszam. Słuchaj, jest już taka godzina, a ja po ciężkim treningu, więc chyba nie myślę. Potem zwycięstwo z byłym mistrzem tej kategorii wagowej, czyli z Fernando Rodriguezem Juniorem. Obie wygrane w naprawdę mega rewelacyjnym stylu. Ja Cię chciałam zapytać natomiast o to, czy Ty, będąc już na tym etapie rozwoju zawodowego w MMA, walcząc od 2010 roku, czy Ty jeszcze odczuwasz jakiś stres przed walką? Jakieś takie szczególne spięcie po prostu, czy jest już tylko ta wola walki i myślenie o przeciwniku i o tym, jak szybko jesteś w stanie go pokonać? No, już takiego stresu, takie tremy, troszeczkę stresu, takiej niepewności, bo tylko w ruchu, że MMA. No jest tych walk dużo, jakby i ostatnia seria zwycięstw też mnie troszeczkę psychicznie podbudowała, czuję się pewniejszym zawodnikiem i wiesz co, no ja wychodzę steczką do pracy tak naprawdę i idę po prostu wykonać swoje zadanie i może minimalne emocje już towarzyszą mi w samym momencie jak jestem już w pracy, ale to też nie są jakieś tam... Ja po prostu idę do pracy i wykonuję swoje zadanie, wygram lub przegram. To już jest też, no, zależne od walki i to jest coś, tak naprawdę co nie mówię na wpływ. No jeżeli mam wygrać, to wygram, jeżeli mam przegrać, to przegram. I wiesz, no nie ma się tu stosować, na kauty nie wolą, także wiesz, no i normalnie idę do steczką do pracy. Bardzo ciekawa przenośnia. Powiedz mi, jak wspominasz świąteczną galę KSW? Poza twoim zwycięstwem, nie do końca powiodło się twoim kolegom, byłym kolegom z klubu Ankos, no ale podejrzewam, że kolegom nadal, Łukaszowi Rajewskiemu i Borysowi Mańkowskiemu. Jak oglądałeś te walki, to powiedz mi proszę, jakie wrażenie odnosiłeś? Co widziałeś, co było nie tak na przykład w pojedynku Łukasza z Salahadinem Parnasse? No i później oczywiście też zapytam o Borysa. Wiesz co, jeżeli chodzi o Łukasza, to ciężko mi się cokolwiek odnieść, ponieważ jego walki nie widziałem i szczerze mówiąc nie odrobiłem jeszcze zaległości związanych z tą galą. Co do Borysa widziałem też nie całą walkę, widziałem tak w większej części, ale urywkami. Nie wiem co mogę powiedzieć, no najlepiej wie to Borys i ciężko mi się odnosić, wiesz, do jej dyspozycji. Może był po prostu gorszy dzień, może przygotowania nie przebiegły jak tak, nie wiemy, może jakaś choroba go wypadła. Tak naprawdę zawsze te rzeczy dzieją się, im bliżej walki, tym tych złych rzeczy dzieje się dużo więcej niż normalnie. Także ciężko mi powiedzieć. No ja mam nadzieję tylko, że Borys jak najszybciej odrobi to, co stracił i po prostu wróci jako mistrz. No, o tym jesteśmy absolutnie przekonani. Okej, to w takim razie nie męczę o tą galę KSW 41, ale chciałabym zapytać jeszcze tylko jeden fakt z nią związany. Przed galą Maciej Kawulski na konferencji prasowej powiedział wprost, że ten, kto wygra w twoim pojedynku z Fernando Rodriguezem Juniorem, będzie kandydatem do walki o pas. I wszystko byłoby okej, gdyby się ułożyło po Bożemu i Karol Bedor zawalczyłby teraz z Mariuszem Pudzianowskim w Łodzi. Natomiast no wiemy, że nie zawalczy. Nie znamy powodu, dlaczego Pudzian zdecydował się na to, żeby wyzwać Bedorfa do walki dopiero na czerwcowej gali, bo tak powiedział wprost w wywiadzie dla Super Expressu, zdaje się. Ja chciałabym wiedzieć, jak ty zareagowałeś na to wyzwanie Pudziana. Co sobie pomyślałeś? Jakie były pierwsze myśli twoje i pierwsza reakcja na to? Znaczy się, pierwsza myśl to taka, że Karol zawalczy z Mariuszem o pas. Ale cały czas wierzę, jestem przekonany słowność i bycie dżentelmenem Maćka. Także no ja jestem gdzieś tam z tyłu głowy spokojny i mam nadzieję jednak, że ta walka Karola z Mariuszem nie będzie o pas, a tak jak było obiecane i powiedziane, ta walka należy się mi. W tej chwili mamy taką sytuację, że nawet jeżeli zdarzy się, że Bedorf nie zawalczy z Pudzianem dopiero w czerwcu, tylko na przykład na gali kwietniowej, o której robi się coraz głośniej i która być może z dużym prawdopodobieństwem według naszych informacji się odbędzie, to czy ty będziesz czekał na przykład do czerwca, żeby móc zawalczyć o pas? No i pytanie też, czy w waszej takiej dość kontuzjogennej wadze ciężkiej, tak, czy Pudzian bądź Bedorf zdecydują się na to, żeby walczyć tak szybko kwiecień-czerwiec? Czy to w ogóle jest szybko może? Nie wiem, nie myślę o tym. Wiesz, no ja cały czas czekam na ofertę walki i mam nadzieję, że niedługo coś się wyklaruje. Tak naprawdę nie wiem, kiedy zawalczę do końca, ani
że tak powiem. No nie wiem, kiedy ja będę walczył i z tego co wiem, Mariusz będzie walczył w czerwcu. Wiadomo, różne rzeczy się dzieją, można jakaś być kontuzja, a no nie wiem, nie, ciężko mi się odnieść, ponieważ no, sam nie wiem, kiedy jeszcze walczę, ale jeżeli byłaby to walka o pas, no to ja poczekam. Rozumiem. Czy jeżeli dostaniesz po drodze w oczekiwaniu na tą walkę o pas jakieś propozycje innego starcia w KSW, to czy zdecydujesz się to przyjąć, czy wolał będziesz jednak powiedzmy spokojnie czekać i robić swoje na sali treningowej? Znaczy się wiesz, jeżeli będzie też po drodze, to też się na to walki o pas, a no mówmy się, że cały czas wierzę w to, że Maciek dotrzyma słowa. A jeżeli nawet by się tak stało, no to na pewno przyjmę to, no bo wiesz, no my też sobie musimy żyć i chcemy walczyć i chcemy robić robotę. Tak jak kiedyś powiedziałem wcześniej, trzymamy się śmiało tonie i jeżeli teraz się nastąpi walki o pas, to po prostu nie pozostawiam żadnych wątpliwości, jeżeli wygram kolejną walkę bez pasa, kolejna to wtedy będzie już murowana. Nie macie za lekko w tej swojej ciężkiej dywizji, patrząc na ilość potencjalnych przeciwników, o których wiemy, że są zakontraktowani przez KSW. No, Bedorf, Pudzianowski, Fernando, Michał Kita odpadają nam jakby w przedbiegach, bo wiemy z oczywistych powodów. Do kasty celebrytów typu Popek, Oświeciński, Burnejka, czy nawet Szostak, o którym coraz więcej się mówi w kontekście KSW, bo wraca do MMA, to w ogóle nawet nie śmiem w ogóle wspominać, więc oni zupełnie nam odpadają. No i co? Mamy teraz na przykład Tyberiusza Kowalczyka, który jest po jednej przegranej. Ty jesteś po dwóch wygranych, no więc raczne byłoby zestawianie go z tobą. Jest Michał Włodarek, któremu może ewentualnie chciałbyś się zrewanżować. No i mamy zagranicznych zawodników, takich jak James McSweeney, który być może mógłby zawalczyć w Polsce, bo tutaj raczej żadna komisja zdrowia do niego się nie doczepi. I Jay Silva, który krąży między różnymi wagami. Znaczy, akurat co do Jaya, wydaje mi się, że to był jednorazowy wyskok i raczej on nie będzie robił kariery w wadze ciężkiej. A wiesz, powiedział mi, przepraszam, że ci przerwę w wywiadzie, że on chce w ogóle w ciężkiej zostać. No to zapraszamy. Myślę, że zapraszamy jak najbardziej. Zresztą, no tak naprawdę nie ma zbyt takich sensownych przeciwników, no bo co, no tak jak mówisz, Tyberiusz po porażce, zawodnikiem, który wygrał dwie walki teraz z mocniejszymi zawodnikami, bez sensu, James, jeszcze jako tako, powiedzmy, o ile wiesz, uważam, że jego starty już powinny być dość mocno ograniczone, jeżeli on tam ma jakieś problemy dość mocne z razami głowy. Co tam jeszcze był? Michał Wodarek. Ale Michał Wodarek też jest po porażce, czy po dwóch? Po dwóch zasadzie. Jeszcze Oli wcześniej. Znaczy Oli, no to powiedzmy, że nie była porażka, ale przegrał z Michałem Kito, z którym ja wygrałem. Tak. Także też mi się wydaje, że nie do końca to jest rozsądne. Nie wiem. No, zresztą no zawsze kogoś możemy sobie z granicy. Możemy kogoś tam dołożyć do układanki wagi ciężkiej, która uważam, że jak na KSW jest całkiem nieźle rozbudowaną dywizją. No najgorsze, że może i z tych zawodników trochę jest, natomiast znaczy, gdybyśmy chcieli znaleźć... Jest dużo zawodników, ale nie ma się z kim iść. Dokładnie tak. To jest jak z kobietą. Mamy dużo ciuchów, a nie mamy w czym chodzić. Tak. No a co powiesz na zaciągi na przykład wewnątrzkrajowe, typu Daniel Omielańczuk albo Damian Grabowski? No bo to obaj zawodnicy, którzy rozstali się z UFC. Daniel bije się teraz na DSF-ie, czy bił się ostatnio na DSF-ie. Damian Grabowski tak trochę samopas pozostawiony. Nie wiemy za bardzo, co będzie z jego przyszłością. Gdyby KSW zakontraktowało któregoś z tych panów, miałbyś ochotę się z nimi zmierzyć? Jeżeli to chyba powiem, z Damianem jestem dość bliżej, dużo mocniej niż z Damianem, na pewno, jeżeli chodzi o nasze takie relacje. Ale ja, tak jak powtarzam, jesteśmy profesjonalistami, na pewno, jeżeli, że tak powiem, warunki były zadowalające, myślę, że jak i ja, jak i Damian i Daniel, byśmy starali do walki. No, to jest sport zawodowy, jesteśmy, wiesz, no, zawodowcami, żyjemy z tego i pewne jakieś nasze aspekty osobiste nie powinny mieć wpływu na to, wiesz, jeżeli chodzi o starty. Jeżeli warunki były ok, pewnie wszyscy się zgodzili. Masz kilka. To jeszcze szybko w takim razie zapytam i nawiążę do jednej z moich rozmów ubiegłorocznych z Karolem Bedorfem. Karol powiedział mi wprost, że dla niego, gdyby KSW chciał go zestawić z tobą, to dla niego będzie to troszeczkę taka patologia, bo on nie chciałby się bić ze swoim sparring partnerem. Jak ty to odbierasz? Czy ty byś się zdecydował na walkę z Karolem? Wiesz co, ja już mówiłem to wcześniej. Jeżeli KSW
wiadomo, że to jest kolega klubowy, że tak powiem, ale jeżeli KSW tak sobie to wymyśliło, że to ja będę walczył. Ja po prostu nie mam, nie łączę sportu pracy z jakimiś zależnościami osobistymi, po prostu no, ja robię swoje. Rozumiem. To jest moje podejście i uważam, czy ono jest lepsze, czy gorsze, po prostu dla mnie jest mało profesjonalne i tyle. W takim razie jeszcze prośba o szybkie typowanie. Gala KSW 42 już praktycznie, że tak powiem, za płotem. Pojedynek Mameda Halidowa z Tomkiem Narkunem. Jak widzisz, jak obstawiasz? Wydaje mi się jednak, że Mamed Halidow. Mhm. Nie wiem, myślę, wydaje mi się, że ta walka skończy się przed czasem. Okej. Okay. Czy poddanie, nie wiem, ale wydaje mi się, że Mamed to jednak zwyciężył. Rozumiem. Mateusz Gamrot, Grzegorz Szulakowski. No Gamer. Mhm, ale myślę, że to przede wszystkim dzięki temu... Myślę, że to jednak wszystko zakończy się w parterze i kto będzie lepszy zapas i lepszy parter, ten wygra. Wydaje mi się, że Mateusz jest lepszy w tych płaszczyznach jednak. Mhm. Przenosimy się za ocean. Starcie Stipego Miocicza ogłoszone z Danielem Cormierem, mistrz versus mistrz. Jak sądzisz? Który z zawodników ma większe szanse na wygraną? Myślę, że jednak Stip Miocic Daniel jakiś czas jednak walczył w tej kategorii lekkiej. Tam są troszeczkę, że tak powiem, inne warunki niż ciężkiej. Stip jest na fajnej fali, pokonał tak naprawdę całą czołówkę, jeżeli chodzi o wagę ciężką. W walce z Francisem pokazał, że potrafi realizować świetnie swój game plan i myślę, że jego zapasy będą w stanie zneutralizować zapasy Daniela Cormiera. Tak naprawdę największą Daniela Cormiera było zawsze obalanie, umęczanie, a tak naprawdę tutaj Stip jest na podobnym poziomie i myślę, że ogarnie to, te zapasy Daniela. Rozumiem. Michał, jak obecnie spędzasz czas na salach treningowych? To jest tak, że dwie jednostki dziennie treningowe, czy jednak sobie odpuszczasz? Nie. Teraz są takie treningowe wakacje. Póki nie mam nic sensownego i żadnej oferty, to nigdy staram się nie przesiadać. Gdzieś tam mam walkę, przemęczam coś sobie tam, swój tryb sport wtedy i trenuję ciężko. Na tą chwilę ruszam się, poruszam. Robię treningi, tam czasem raz, czasem dwa dziennie, ale też robię dużo treningów poza salą, typu baseny, siłownia. Utrzymuję się w jakiejś tam kondycji, staram się trenować, ale na pewno nie tak ciężko i nie tak intensywnie, jak przygotowanie do walki. Tym bardziej, że waga ciężka, jak wszyscy wiemy, jest bardzo leniwa i misiowata. No, bardzo lubimy takie misiowate. Michał, bardzo Ci dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Życzę w takim razie tego, żeby jak najszybciej włodarze znaleźli dla Ciebie kandydata do kolejnej walki, żeby zaproponowali Ci również tą walkę o pas, bo w oczach naszych redakcji oraz fanów absolutnie na ten pas, na walkę o pas zasługujesz. Gdybyś chciał kogoś pozdrowić, coś komuś przekazać, to proszę Cię bardzo. Cześć, dziękuję Wam za rozmowę i dziękuję za miły wywiad i chyba ten zakończymy dzisiejszy wieczór. Dzięki serdeczne, udanego wieczoru w takim razie i odpoczynku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam.